mecz, gdzie po początku dla Stali, to takim zdecydowanym, gdzie była dość duża dominacja zespołu gospodarzy, a no Stal nam podała rękę i ta bramka na 2-1 spowodowała, że oni troszeczkę gdzieś tam siedli, my troszkę wyżej i początek drugiej połowy fajny, bo szybko na 2-2. No i wtedy my podaliśmy rękę Stali, bo te dwie sytuacje, które miał Mikołaj Szymański, no to musi strzelić. Pewnie gdyby to strzelił, to ten mecz inaczej by się skończył, no ale to na tym polega piłka nożna, że trzeba strzelać, więc w końcówce to Stal zadała, strzeliła tą bramkę zwycięską i no i tak to się skończyło. Dziękuję trenerowi, bardzo proszę. Czy mogą być te sytuacje, te jedna taka główka Wodi, która strzelowała Wietecha i Jan? No, tak, no są dwie sytuacje, to Wietecha popełnił błąd i miał Mikołaj praktycznie do pustej bramki z 4 metrów. No, czyli to jest sytuacja sam na sam z bramką, tak? Warto ją strzelać. I druga sytuacja, kiedy lobował Wietechę, tak? I to też była sytuacja. No to są dwie stuprocentowe sytuacje, tak? To nawet o tym nie dyskutujemy, więc wydaje mi się, że Stal w tym okresie nie miała takich sytuacji, więc no szkoda, bo to był takby ten mecz w tym momencie był wręcz nawet do wygrania, tak? Natomiast no jak się nie strzela, to później się przegrywa. Proszę bardzo. Jak pan jeszcze ocenił, panierku, swojego bramkarza, bo dziś zagrał Michalski świetny. No tak, no to co powiedziałem, że Stal nam podała rękę, to tak naprawdę też utrzymał nas przy życiu Przemek w tej pierwszej połowie, bo ta jedna interwencja to po prostu genialna, tak? Kilka też jeszcze dobrych, tak, więc na pewno no, przyjechaliśmy tu do faworyta, tak. No, ja mam nadzieję, że Stalowa Wola w przyszłym roku opuści szeregi trzeciej ligi i pójdzie w górę, tak, no bo to wszystko, co tu się dzieje dookoła, to jest po prostu na zdecydowanie wyższą ligę. Staraliśmy się, myślę, że zagraliśmy dzisiaj przyzwoite zawody, tak. Na pewno mecz dla kibica dobry, bo dużo sytuacji w jedną, w drugą stronę, tak. No, to ja się cieszę też, że mam wrażenie, że mamy troszkę lepszy zespół, postawiliśmy troszkę lepsze warunki. Pół roku temu, kiedy dostaliśmy lanie od Stalowej, no, mieliście trochę lepszy zespół wtedy, to tak trzeba jasno powiedzieć też, że my troszkę w górę, a wy, jeśli chodzi o granie, pewnie troszkę w dół, ale to chyba jak się traci takie nazwiska jak Fidziukiewicz, no to pewnie jest ciężko utrzymać ten poziom. Mecz wygrany 3-2 cieszy, no ale nie ukrywam, że wydawało się przy wyniku 2-0, że będzie już spokój, spokojnie dowieziemy ten wynik, kontrolując cały czas przebieg gry na boisku. No niestety bramka kontaktowa, tak troszkę w głupi sposób stracona, doprowadziła do sytuacji nerwowej. No niestety, jak wiadomo, wynik 2-1 nie jest bezpieczny w drugiej części spotkania. Ewidentny rzut karny przy faulu Mateusza Chudzika, 2-2, no i robi się nerwowo. No wiadomo, drużyna ogólnie zagrała dobre zawody, sytuacji stworzyliśmy dosyć sporo, no ale ta nerwowość na pewno nam nie dawała spokoju, ale dążyliśmy cały czas do tego, by tą bramkę zwycięską zdobyć. Efektem po strzale i zamieszaniu Olka Drobota strzelamy tą bramkę na 3-2, no i wynik dowodzimy do końca. Także cieszymy się z 3 punktów. Bardzo dziękuję trenerowi. Proszę pytania dziennikarzy. Nie macie pytań, panowie? Dziękuję ślicznie.